Siemaneczko, witam wszystkich fanatyków szalowania ław fundamentowych, jak również witam zwolenników lania betonu prosto w grunt. Zapraszam do gorącej dyskusji, co jest lepsze. Tylko panowie, tam nie pozabijajcie się w tych komentarzach, nie? Majster tam na pewno wszystkiego nie powiedział, ale myślę, że w komentarzach zostanie to dopowiedziane i sprawa się wyjaśni. Także panowie, postarajcie się tam w komentarzach, jak przyjdzie ktoś nowy, to żeby naprawdę wiedział, czy lepiej lać to w ziemię, czy lepiej szalować. Rozumiecie, o co majstrowi chodzi? No kurde, liczę na was, naprawdę. Chociaż raz. Chociaż raz. Witam panowie we wtorek. Wczoraj, o widzicie, tyle od wczoraj jest zrobione. To znaczy już prawie jest skończone. Wczoraj był cały zespół, dzisiaj jest cały zespół, to robota idzie. Tak, trzech przy kielniach. Wczoraj to w ogóle z tym nagrywaniem to mi nie pykło, bo od rana nie miałem karty. A po południu bateria była chyba nie... Przy ładowaniu mi się wysunął ten. Bateria się nie naładowała i prawie... No i nie miałem czym nagrywać. Kończę te narożniki. Mam jednak tyczkę, bo nie ma dużych tych różnic tam do pół centymetra, tylko skąd te różnice się biorą? Mi się wydaje, że pierwsze to dokładność, czy tam na tych żółtych tasimkach było dobrze zaznaczone, dwa, czy jak był sznurek położony. A trzy, jak majster dokładnie mierzył. I dlatego stąd te różnice. Najgorzej to jest tam na tamtym narożniku, tam jest centymetr niczy, nie. Ale no to jeszcze z tego to jeszcze się wyjdzie przy pierwszej warstwie na Suporex, ale to pewnie będzie już w przyszłym sezonie. Ile chłopie? Czy cię nie pogrzało? Co tam panie brygadzista? No dobra. Dobra, zobaczymy już bez tu, bez pionowania. Dobra, chcę. Jest praktycznie poziom. Jeszcze tu jechałem od miarki, a ostatni sobie wziąłem od lasera. Można by było tak wszystkie zrobić, no ale także z tymi drucikami to też trzeba uważać. Był pilotażowy projekt. Wyszło też może od kudu zaprawę. Dzisiaj to jest chujowy dzień na murarkę. Zobaczcie. Co chwilę taka mży, sija, leci. Kurwa. Ali kurwa. Jak wodę można wylać, to chuj nie robota. Jeszcze stopa została. I tu jeszcze zostało. No a tak to widzicie, już trochę to malujemy, ale no, no maluj to, jak to wszystko mokre. Mokre aż takie nie jest. Ale to nie jest pogoda na takie rzeczy. Wymiecione ładnie, żeby nikt nie powiedział, że syf na syf malujemy. Przeleciało. Jedziemy. Dobra. No i teraz patrzcie. Mamy sznurek. Mamy świeży narożnik, tu może trochę. Aha. Pieski. Wiem, są jakieś tam zaciągi, ale majster to napierdala po starodawnemu. Próbuję się niektórych rzeczy takich pozbyć. Nie powinno tego być, no ale... Na razie.
napięty, z grubsza napięty. I teraz to już zabawa? No nie, trzeba zapierdalać, bo samo się nie zrobi. Tu sobie zostawiam na jednego, bo będę jechał do środka, także do cinka, żeby mi w środku wylatywała, nie, wychodziła. Dzisiaj chyba wielki czas powiedzieć o tych plusach i minusach wylewania ławy w ziemi. Pierwszy minus wylewania ławy w ziemi to jest to, że bardzo szybko woda oddaje wodę zarobową. To na pewno mogą być, pojawić się pęknięcia. Drugi minus to taki, że może wam się podczas betonowania coś obsunąć. Tego nie zauważycie i coś bryła. No i to będzie, zostanie, nie? Jeszcze w środku to pięć pal licho, ale przy zbrojeniu, no może to nie jest jakaś tam, nic się nie stanie, no ale się zdepnie i się obsunie, to też jest minus, nie? I tu gruszka stoi, a ty wybierasz ziemię ze zbrojenia. A nie daj Boże, popada, jest grunt do dupy i się obsunie, wyjmuje zbrojenie. A jeszcze jak chudziaka nie ma, o kurwa, panie. To już jest Armagedon. Wtedy. Plusem jest to, że na pewno to szybciej zrobisz i taniej, nie? Bo z tych wniosków tu wyszło, ile? 10% trzeba więcej doliczyć do zalewania betonu. Szalunki plus 10%. Zależy jak mocno powyrywane. Dobra. Troszkę by mógł mocniej być ten sznurek napięty, ale pójdzie druga warstwa i troszkę się podciągnie. A też minus to jest to właśnie, że tu jest tak mało, nie, miejsca. Fakt, że ta ława jest 50, tylko nie 60, to też jest po 5 cm z każdej strony, to jednak plus wyrwanie to się robi po 10 cm, ale na stronę, górą bynajmniej. Dlatego ja tu szczerze nie chciałem tak zbierać tej ziemi. W sumie to zebrał takie, no tą ziemię taką, na no ten humus niby, nie? To było widać, kopał i nagle zmieniła się ziemia. I tak zostało, nie? A to tego jeszcze nie ustawiłeś? Szkładziesz następnego. Dobra, wracając do tematów plusów i minusów. Lania ławy w ziemię. I tu też to, że też może coś tak zdarzyć, że 10% doliczysz do całości, a jeszcze ci braknie, nie? I wtedy co? Znowu nerwy w szaluneczkach, no to pół kubika doliczają? Chyba. I wtedy możesz to bardzo dokładnie obliczyć. No i też poziom, zależy jak to robić. Robisz szalunki na wymiar. Ale to chyba nie gra nie warta świeczki robić szalunków na wymiar. Musimy tam jakiś poziom albo od sznurków jechać, albo zaznaczać sobie gwoździkami. Tak jak to jest coraz bardziej popularniejsze na polskim YouTubie budowlanym. Z drugiej strony też o 30 kubików, no to będą 3 kubiki więcej, nie? No to jest te 1000 zł. No. Jak firma nie ma blatów, taka na przykład jak moja, no to wtedy co?
No kup te deski, no a deska wiadomo, teraz 1200 zł kubik. A tu kubikiem to co tu zrobisz? Jedną trzecią, no zależy jaki dom. Za dużo, za dużo, za bogato. Ktoś właśnie mi też pisał, że przed tym, przed murowaniem wybierają sobie tą ziemię tutaj, no ale no, to znowu koszta, no bo trzeba nawieźć później tej ziemi, nie? No ale no to wszystko zależy, no jaki chcesz mieć komfort, no. A czy chcesz mieć nogi połamane, czy tylko skręcone w kostce? Taki to jest komfort. Dobra, na razie tyle co pamiętałem, to wam powiedziałem. Muruję dalej. Muszę tą kamerkę sprawdzać częściej, bo mogę się nagadać, a nic z tym nie będzie. Kolejny taki minus, co mi się przypomniało, to, że no stop lataliśmy z poziomnicą i tych osi szukaliśmy, czy nawet do kupiej papy. Trzeba było oś znaleźć. Tą papę na tej 70 przykleić, bo to też było dobrze wykopane. No i też właśnie to zależy od operatora koparki. No i jaki też ten dom jest skomplikowany, no bo tam cztery ściany, jedna w środku, to jeszcze w miarę, ale już się trafiają jakieś naprawdę wygibasy, jak ja to mówię. To tak kurwa rozkopię, że naprawdę lepiej by było wykopać dziurę i w szalunkach zrobić. Dobra, już nie zbieram tego ściana. Lewy po prostu straty muszą być. No jeszcze warstwa, tu jeszcze przód. Brygadista już prawie kończy i powoli. Jak podwoda pozwoli, to do tej czwartej to tam z palcem w dupie. Żeby nie padało, żeby to można było pomalować. Jest rzadkie, a chwilę postoi. Kurwa, gdzie jest mi? Tu jest. Nie wszystkie tu pod sznurek, ale większość mam przetartych, bo nie skacze tak kielnia na nich. Ogarniamy. Za dużo nie spadywało. A za 5 minut już będzie dobre. Poziomnica poszła o odstawkę, bo teraz o dół do poprzedniego bloczka, a góra do sznurka. Idealnie to nie będzie, ale styropian czy tam styrodur, świat i ludzie. Niektórzy, to znaczy dużo ludzi robi na szalunku tym z jednej deski u góry, ale mam robić z jednej deski u góry, to wolę nie robić wcale. A jak ma się oberwać, to i jedna deska będzie u góry i też się oberwie, no ale taka moda, ktoś tam wymyślił sobie, no i ludzie powielili. No i tak robią, no ale to się zmieni. Oczywiście tam jeszcze przecież można tylko folię kłaść, czy danie widy, nie?
Wszystko zależy od kierownika budowy. Czy chłop trochę starszy, czy młodszy i ambitny. Bez urazy dla kierowników, jak go oglądają. Ale takie mamy realia. Mi się tak wydaje. A i żeby one były takie równe jak z zewnątrz, żeby było piękne. Pięknie by się to stawiało. Ale tak dobrze nie ma.